Mamy odpowiedzieć na pytanie, ile czasu upłynęło pomiędzy godziną wskazywaną przez lewy zegar, czyli ten, a godziną wskazywaną przez prawy zegar, czyli ten drugi. I mamy jeszcze podpowiedź, albo wskazówkę, że upłynęło mniej niż 12 godzin. Jak zwykle, zachęcam Was do zatrzymania teraz tego wideo i rozwiązania tego zadania samodzielnie, zanim wspólnie się do niego zabierzemy. No dobrze. Pierwsza sprawa, którą możemy się zająć, to odczytanie z obydwu tych zegarów, którą one pokazują godzinę. Najpierw lewy zegar, zacznijmy od wskazówki godzinowej. Widać, że wskazówka godzinowa minęła już godzinę szóstą, ale jeszcze nie dotarła do siódmej, czyli będzie to godzina szósta i jakaś liczba minut po szóstej. I żeby dowiedzieć się Ile minut jest po szóstej musimy spojrzeć na wskazówkę minutową i odczytać, o ile od pełnej godziny obróciła się w minutach. Najłatwiej chyba policzyć minuty po pięć, bo jeżeli obrócimy się na tarczy zegara od dwunastki do jedynki, to wiemy, że minęło 1, 2, 3, 4, 5 minut. Między dowolnymi dwoma kolejnymi liczbami na tarczy zegara mija 5 minut.

Wskazówka godzinowa minęła dziewiątą, i to nie ma znaczenia, że jest bardzo blisko dziewiątej. Ważne jest, którą pełną godzinę minęła. Gdyby była blisko dziesiątej, a nie dziewiątej, to i tak byłaby godzina dziewiąta ileś. Dziewiąta i jakaś liczba minut po dziewiątej. Jest więc po dziewiątej. Dopiero gdyby wskazówka godzinowa wskazała dokładnie dziesiątą albo nawet ją minęła, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że jest dziesiąta z minutami, a nie dziewiąta z minutami. Czyli będzie dziewiąta ileś, ileś minut i to ileś znowu odczytamy licząc minuty od pełnej godziny do wskazówki minutowej. Pięć minut, 10 minut i jeszcze jedna, czyli razem 11 minut. Na tym zegarze jest 9.11. I jeszcze jest powiedziane, że upłynęło mniej niż 12 godzin, czyli to nie jest 6.43 jednego dnia rano lub wieczorem, a 9.11 kolejnego dnia, tylko to są czasy tego samego dnia, obydwie godziny rano albo obydwie godziny wieczorem. Narysujmy to może na osi liczbowej albo na osi czasu. Zacznijmy od szóstej a dokładnie od 6.00, wcześniejsze godziny nie będą nam potrzebne, tu jest równo 6.00 i na pewno nie będziemy potrzebowali późniejszej godziny niż 10.00. 10, .00. Niż 10, .00. 10 .00 jest na pewno później niż 9.11. Między tymi dwoma będzie 7.00, 8.00 i dziewiąta. Gdzieś tutaj 7.00, tutaj 8.00 i tu równo 9.00. Nie jest to dokładny rysunek, ale ważna jest kolejność. Trochę niedokładnie może być. Nie popsuje nam to obliczeń. Zaczynamy od 6:43. Tutaj byłaby 6:30, gdzieś tutaj 6:43. Tu zaczynamy mierzyć, ile czasu upłynęło, a 9:11 będzie gdzieś tutaj z grubsza czyli tu kończymy mierzyć albo obliczać, ile czasu upłynęło. No to ile czasu upłynęło? Po kolei. Od 6.43 do 7.00. Ile minęło minut? Od 43 minut do pełnej godziny, czyli do 60 minut, musimy dodać 17 minut. Ten odcinek na osi czasu to 17 minut. Dalej widać, że mijają dwie pełne godziny. Od 7.00 do 9.00. Ten odcinek to dwie godziny. I ostatnia część od 9 do 9:11. Ile to jest minut? 11 minut. Cały czas, który upłynął, to 17 minut plus 2 godziny plus 11 minut. Dodajmy najpierw minuty. 17 minut plus 11 minut to razem 28 minut. Możemy dodać to pisemnie. 1 plus 7 to 8, 1 plus 1 to 2. Czyli cały czas, który upłynął, to 2 godziny i 28 minut. I w ten sposób możemy zapisać odpowiedź 2 godziny i 28 minut. I gotowe.